We wszystkich szkołach w naszym kraju 1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po 2 miesiącach odpoczynku pora wracać do obowiązków. Kuba, jakie to uczucie wrócić po 2 miesiącach wakacji do szkoły? No, z jednej strony jest fajnie, bo się można zobaczyć z kolegami, a z jednej, no nie, bo też wakacje tak szybko zleciały. Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbył się m.in. w Szkole Podstawowej nr 3. Nie zabrakło refleksji, odwołań do historii oraz przywitania najmłodszych uczniów. Jeśli mogę sobie czegoś życzyć, to chciałabym, abyśmy wszyscy w ciągu nadchodzących miesięcy zachowali ten zapał i energię do działania, które dziś nam towarzyszą. Apel odbył się na nowym boisku wielofunkcyjnym, które podczas uroczystości zostało oficjalnie otwarte przez burmistrza Marka Długozimę wspólnie z dyrektor szkoły Jadwigą Kalinowską oraz uczniami. Jest ładnie. Tej klasy to jest 26. Można tutaj grać w różne sporty. Piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę. Tuż po oficjalnym otwarciu boiska wielofunkcyjnego burmistrz wręczył podziękowanie Tadeuszowi Mołusowi i Sebastianowi Skurze, wykonawcy i podwykonawcy inwestycji. Podczas wakacji w Szkole Podstawowej nr 3 gmina Trzebnica wykonała wiele ważnych inwestycji i remontów. Oprócz wspomnianego boiska wielofunkcyjnego powstała także winda. Wyremontowano małą salę gimnastyczną, salę do nauki języka obcego, dach oraz szatnie, w których już niebawem znajdą się nowe szafki dla uczniów. Jak podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Jadwiga Kalinowska, inwestycje te nie byłyby możliwe bez decyzji i zaangażowania burmistrza Marka Długozimy. Rozpoczynający się rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 będzie rekordowy pod względem liczby uczęszczających do niej dzieci. Naukę rozpoczęło 630 uczniów, o 100 więcej niż w roku ubiegłym. Pamiętam, kiedy zostałem burmistrzem w 2006 roku, to zaledwie były to 2 klasy. No, przeszły te 2 klasy, nawet prawie niezauważalnie. A dzisiaj w takiej przy wielkiej fanfarze, przy wspaniałym tutaj polonezie, mieliśmy okazję zaobserwować, że to jest 7 pierwszych klas. Szanowni Państwo, myślę, że dzisiaj możemy sobie tak z pełną satysfakcją, to jest Panią Dyrektor, powiedzieć, że decyzja o budowie tej szkoły była chyba jedną z największych decyzji i najbardziej słuszną, jaką mogła gmina podjąć w ostatnich prawie że 50 latach. Przed nami oczywiście jeszcze wiele inwestycji. Chcielibyśmy tutaj wybudować halę sportową na miarę takiego XXI wieku. Podczas uroczystości burmistrz po raz kolejny powierzył Grażynie Kanteckiej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Zamierzam nie zawieść i zrobić wszystko, aby szkoła podstawowa funkcjonowała jak najlepiej. I tak organizować szkołę, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę, byli dobrze wychowanymi ludźmi oraz czuli się tutaj bezpiecznie. To będzie pracowity rok, szczególnie dla uczniów, którzy w maju 2016 roku przystąpią do egzaminów szóstoklasistów. Czy miło jest wracać po 2 miesiącach wakacji, odpoczynku od szkoły? Miło jest do niej wrócić ponownie? Miło, tak, bo zawsze się wraca do przyjaciół. Tylko teraz szóstoklasisty egzamin się boję. Ale dobrze się czujesz? Ja dobrze, mam średnią 4,8. Oto jakie są oczekiwania rodziców względem Szkoły Podstawowej nr 2, zapytaliśmy ojca jednej z uczennic. No mam nadzieję, że będzie fajnie, spokojnie, fajna nauczycielka. Również 1 września dzieci z Gminnej Szkoły Muzycznej imienia profesora Edmunda Kajdasza w Trzebnicy rozpoczęły swoją muzyczną edukację. Podoba mi się bardzo oczekiwania. Nie wiem, tylko ważne dla mnie, żeby było wszystko dobrze. Rewelacyjny klimat, rewelacyjny, sam obiekt świetnie zrobiony, atmosfera super. Pierwszy rok przeleciał nam świetnie, dużo pracy, dużo wyrzeczeń, ale warto. Podczas uroczystości burmistrz Marek Długozima oficjalnie powierzył Annie Szpil funkcję dyrektora placówki. Powierzyłem obowiązki na funkcję dyrektora pani Ani Szpil. Jest nauczycielką, która uczyła w naszej szkole, tutaj w klasie wiolonczela. Chciałem z tego miejsca złożyć tutaj na ręce pani dyrektor bukiet kwiatów, taki wiosenny, z życzeniami, z gratulacjami. Życzyć dalszych sukcesów, spokojnej pracy, przyjaznej atmosfery. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego pani dyrektor, dużo zdrowia.
Na pewno będzie to rok dużych zmian. Będzie dużo nowych imprez w kalendarzu, na pewno jakieś konkursy. Wyjdziemy na zewnątrz z koncertami. Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry 93 dzieci rozwija swoją wrażliwość muzyczną. Mamy bardzo zdolne dzieci. Ja mam porównania z różnych szkół i wydaje mi się, że Trzebnica może być szczęśliwa, że ma tylu uzdolnionych małych muzyków, którzy przy dobrej pracy będą na pewno czynić wielkie postępy i sprawią radość nie tylko sobie, ale rodzicom i miastu. Na uwagę zasługuje fakt, że ze względu na duże temperatury panujące podczas rozpoczęcia roku szkolnego, dyrektorzy gminnych szkół podjęli decyzję, by uroczystości trwały nie dłużej niż 25 minut. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć zarówno uczniom, jak i nauczycielom wielu owocnych dni i cierpliwości. W końcu wakacji już za 10 miesięcy.